Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku działu Jerzy Kanikowski komentuje. Jerzy Kanikowski komentuje to taki dział, który przygotował pan Jerzy. Tym razem wybrał partię z książki Atak Królewsko-Indyjski wydawnictwa R&M z 2017 roku. Partia o nieco innej treści niż książce jest przed nami. Powiemy parę słów o książce. Tutaj pan Jerzy proponował, żebym zacytował wstęp do książki. Jak się zacytuje wstęp, to wtedy okaże się, że wstęp mówi tak wiele, że partia jest tylko ilustracją. Przeczytam. Jest mało w języku polskim biografii debiutowych, które są bardzo pożyteczne w procesie szkolenia młodzieży, gdyż przyspieszają w istotny sposób poznawanie wiedzy o początkowym stadium gry, czyli o debiucie. To mój komentarz. O tym, jak ważną rolę odgrywają we współczesnych szachach znajomość teorii debiutów, otwarć oraz opracowanie własnego repertuaru, pisałem już w mojej książce Szachy dla przyszłych mistrzów. To ja skomentuję, że zgadzam się, debiut ma bardzo, bardzo ważne znaczenie w połączeniu również z planami typowymi w grze środkowej i właśnie tak, a czasami nawet w końcówce. Moja najnowsza praca, Atak Królewsko-Indyjski, jest przeznaczona dla młodzieży z ambicjami sportowymi, która chce opanować w szybkim tempie otwarcie ułatwiające odnoszenie pierwszych sukcesów turniejowych. To znaczy, w książce opisany jest debiut, który pozwala grać w miarę spokojnie, bez dużego obciążenia pamięciowego. Czytamy dalej. Treść książki. Po pierwszym ruchu E2, E4 można włączyć do swojego repertuaru dobytego białym kolorem uniwersalne otwarcie, którego wyjściową pozycję do walki ilustruje diagram. No i tu mamy dokładnie ten diagram. W tym ustawieniu białe rezygnują z wykonania aktywnego ruchu D4 oraz rozwijają swe siły w duchu obrony królewsko-indyjskiej, lecz odwróconym kolorem i tym samym z dodatkowym tempem. Zaletą takiej opcji jest zatem ominięcie wielu gruntownie przeanalizowanych głównych wariantów i prowadzenie walki w pewnym określonym torem. Tu chciałbym powiedzieć, że to jest w miarę uniwersalny debiut przeciwko obronie Karokan, sycylijskiej, francuskiej można tak grać. No, trochę gorzej przeciwko obronie Alochina, przeciwko obronie Pirca. Też w zasadzie można, jak ktoś się uprze, to i po E4, E5 można grać w ten sposób. Na przedstawionym obrazku widać, iż białe stworzyły twierdzę obronną swojemu królowi, aby następnie, w zależności od sytuacji na szachownicy, zastosować różnorodne metody gry. I tu mamy pierwszą metodę gry, którą będę powoli pokazywał. Metoda pierwsza. Akcja na skrzydle królewskim po mobilizacji swych sił według układu. E5, wieża E1, skoczek F1, H4, skoczek H2, G4 i tak dalej. Kolejność posunięć może być oczywiście różna i uzależniona jest od gry czarnych. Jest to po prostu, to od siebie dodaję. Co prawda, no będzie się trochę plątać, bo mam podobne poglądy co pan Jerzy na wiele zagadnień szachowych, teoretycznych, metodycznych, szkoleniowych. To można tak grać. Cofniemy to, cofniemy, 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 cofniemy.
cofnęliśmy. Drugi plan. Akcja na skrzydle hetmańskim po C3, A3 i B4. Cofnijmy. I trzeci plan. Akcja w centrum po C3, D4 z ewentualnym biciem E4, D5. Innym aktywnym chwytem białych jest w dogodnym momencie uderzenie w środku szachownicy ruchem C4. Ruchem C4, to ja się przyłączam. Białe dysponują zatem we wszystkich przypadkach znakomitymi środkami bojowymi o charakterze pozycyjnym i kombinacyjnym, co daje im możliwości uzyskania efektownego oraz szybkiego zwycięstwa. Jest to wstęp do książki, który jest jakby takim wstępem do każdej skomentowanej partii. Oprócz części teoretycznej książka zawiera 37 przykładowych partii. I ponieważ my takie partie będziemy oglądali, więc jeszcze raz mówię, ta partia jest partią przykładową. No, udało nam się bezboleśnie przełączyć i zaczniemy partię od początku. Robert Fischer gra białymi, Oskar Panno czarnymi, bardzo silny taki, argentyński szachista. Przyjrzyjmy się jeszcze raz pozycji, którą widzimy na obrazku. Jeszcze raz przypominam to, co mówiłem, że partia jest ilustracją części teoretycznej, natomiast to, co czytaliśmy, to był wstęp do części teoretycznej, więc partia w partii nie ma powtórzenia tego, co zostało omówione w części teoretycznej do każdego z planów. Natomiast te plany zostały naszkicowane przeze mnie na podstawie książki. Odczytane ze wstępu do książki pana Jerzego. Jeszcze widzimy tak. Fischer, Robert Fischer grał białymi. Oskar Panno to był wybitny argentyński szachista, nie tak silny jak Najdorf, ale uczestnik turniejów międzystrefowych, a może chyba, a nie chcę teraz palnąć głupoty, nie mam tego sprawdzonego. Partia grana była w Buenos Aires w 1970 roku. Robert Fischer gra białymi. E4, C5. Skoczek F3, E6. Jak widzimy, wydaje się, że będzie normalna pozycja. Że białe zagrają D4 i będzie otwarta obrona sycylijska. Tymczasem Robert Fischer gra D3. To posunięcie w latach 80. propagował angielski mistrz Davis z dobrym skutkiem. No co teraz grać czarnymi? Czarnymi ja dawałem parę recept, można znaleźć w moich opracowaniach w dziale Teoria debiutów. Jak tam się odszuka, to się znajdzie. Wracamy do partii. Skoczek C6. No, normalny ruch. G3. G6. Tu pan Jerzy pisze tak. Tak się gra obecnie bardzo często. Czarne ustawiają gońca na G7. Skoczka z G8 na E7. Ja zaraz pokażę to. Tu mam takie możliwości teoretyczne, że skoczek idzie tu, goniec idzie tu, gońca na G7 i potem w zależności od sytuacji
na szachownicy przesuwają pionki na D6, znaczy pionka D lub D5. To jest bardzo dobrze napisane, ponieważ my nie możemy grać bezmyślnie D6 czy bezmyślnie D5. Musimy to dopasować do gry przeciwników. Goniec G2. No widzimy, że budujemy pozycję, którą na początku pokazałem na diagramie. Roszada, skoczek G7, wieża E1. Wieża E1. Tu widzieliśmy, że najpierw skoczek szedł na D2. To nie ma takiego znaczenia. D6. D6. No właśnie. I tu pan Jerzy pisze, że inna gra byłaby po D5, skoczek BD2, roszada, E5, to bardzo charakterystyczne posunięcie. Pion dzieli szachownicę na dwie części, ogranicza w pewnym sensie dwa gońce, tego bezpośrednio, tego blokując, białopolowego blokując piona. Hetman E2, skoczek F1, H4 z planem. Pokażę plan. Plan wygląda tak. Goniec F4. Skoczek, gdzie skoczek idzie? Skoczek F1 na H2. Z H2 na G4. No i potem z atakiem na króla. Taka sytuacja może także powstać w obronie francuskiej. Bardzo to ładnie napisane. Chcę powiedzieć, że jedna z moich zawodniczek, całkiem niezła zawodniczka, nie będę podawał nazwiska, grywała to od czasu do czasu i przynosiło jej to konkretne korzyści. Wracamy do partii. W partii nastąpiło D6. Trzeba powiedzieć, że kiedy pion jest na D6, białym trochę łatwiej atakować, bo nie ma uderzenia w centrum. C3. Bardzo ważne posunięcie. Jest to bariera pionowa. Ja to narysuję tak przeciwko temu gońcowi. Ogranicza gońca. Warto to zapamiętać. Ja to często powtarzam, że kiedy goniec jest oskrzydlony, fianchettowany, jak mówimy z włoska, to taka bariera pionów B2, C3 czy B7, B6, B7, C6 tego gońca ogranicza. Roszada. I teraz białe realizują ten trzeci plan. Trzeci plan ruchem D4. Uderzają w centrum. To trzeba powiedzieć, że po wymianie na D4 pozycja czarnych wcale nie jest taka łatwa, bo pionki D4, E4 zajmują istotne pozycje, kontrolują cały szereg ważnych pól, się robi takie igiełki. Białe mają przewagę przestrzeni, jest im łatwo grać. Stąd Oscar Panna zagrał D5. Oczywiście bić nie można, bo po biciu czarne odbiją piona i w tej symetrycznej pozycji do gry wchodzi goniec. Mogą też odbić skoczkiem. Dlatego Robert Fischer przepchnął na E5. Przepchnął na E5. Problemem czarnych jest białopolowy goniec, który nie gra. Tu też bardzo ważny jest pion E5, który dzieli szachownicę na dwie części. Z jednej strony jest czarny król, a z drugiej praktycznie pozostałe czarne figury z wyjątkiem czarnopolowego gońca. Tu zwracam uwagę, że to, co mówię w tej chwili, mówię od siebie, ponieważ ta seria posunięć do 14, powiedzmy, jest omówiona w części teoretycznej i
partia jest ilustracją tego zastosowania w praktyce, więc pan Jerzy tu nie powtarza. Natomiast zachęcam do tej książki, ponieważ jest to naprawdę samodzielny debiut i młody zawodnik może spokojnie do pierwszej kategorii takim debiutem dochodzić. Dobra, wracamy do partii. Goniec D7. Skoczek C3. Naturalne pole dla skoczka. Tu zwróćmy na uwagę, że Robert Fischer najpierw zagrał wieżą na E1, dzięki czemu skoczek nie stał na D2. Jest to bardzo elastyczne. A teraz mógł pójść na C3. Wieża C8. Jak mówię wielokrotnie, najważniejszym elementem strategicznym jest otwarta linia C, ale nie jest to do końca łatwo zrealizować, ponieważ tę linię trzeba otworzyć, a ten skoczek ją przesłania. Skoczek ją przesłania. Goniec F4. Skoczek A5. Wieża C1. I tu czarne zagrałyby 5. Pan Jerzy przytacza wariant A6, że na A6 mogłoby nastąpić, gdzie to A6? Że tu na A6 mogłoby nastąpić B3, hetman B6, hetman D2, skoczek AC6. Tu widzimy, że skoczek, który idzie w T i we w T, no nie gra za dobrze. Skoczek A4, hetman A5, hetman A5, skoczek B6 i to posunięcie, gdzie skoczek kontroluje pole C8, pozwala białym opanować linię B. I tu pan Jerzy pisze, że to jest z pozycyjną przewagą białych. Jednocześnie pokazuje, że wymiana hetmanów nie jest korzystna, chociaż Fischer nie bał się wymiany hetmanów, że wymiany hetmanów można było uniknąć, grając hetmanem na B2, równie z dobrą pozycją. Wracamy do partii. W partii nastąpiło B5. I pan Jerzy komentuje, że czarne są gotowe do akcji na skrzydle hetmańskim. No są gotowe. B3. B4. No skoczek znowu nie może wyjść na C4. Skoczek E2 i goniec B5. No, trudno się dziwić Argentyńczykowi, że chciał się pozbyć słabego białopolowego gońca. Jednakowoż pan Jerzy zwraca uwagę, że lepsze było, pisze dosłownie tak, że jest to strata czasu i przyczyna przyszłych kłopotów czarnych. Należało grać hetman B6 z ideą wymiany wież wzdłuż linii C. No właśnie, z ideą wymiany wież, bo jak ja mówiłem, najważniejszym elementem pozycji strategicznym jest otwarta linia C. Linia C ma to do siebie, że kto ją opanuje, ten będzie miał wygraną, więc nikt nie chce pozwolić oddać tej linii przeciwnikowi, więc będzie stawiał na tej linii ciężkie figury, chcąc nie chcąc wieże się wymienią i ciężkie figury i nie będzie ataku na króla, będzie mniejszy ataku, potencjał atakujący. Goniec B5. Hetman D2. Tu białe figury spróbują wjeżdżać po czarnych polach. Skoczek A na C6. Można powiedzieć, że to jest mój komentarz w tej chwili, ponieważ tak jak mówię, pan Jerzy tych partii skomentował 37 i to bardzo dokładnie, plus część teoretyczna, więc tu daję takie komentarze troszeczkę skromniejsze,
ale upoważnił mnie, że mogę z tą partią zrobić, co chcę, więc łaskawie, więc korzystam z tej możliwości i dopowiadam od siebie dla osób słabiej znających się na szachach, które wymagają większego komentarza. To, co pisał pan Jerzy, to jest powiedzmy na poziomie szachisty drugiej, pierwszej kategorii kandydata na mistrza przynajmniej. Dobrze. Więc tu widzimy, że białe tak, znaczy czarne grają tak raz w te, raz we w te, nie bardzo wiedzą co grać. Fischer zagrał g4. Pan Jerzy komentuje. Sygnał do szturmu na ataku królewskim. No tak, sygnał do szturmu. A5. Czarne grają konsekwentnie na drugiej stronie. Bardzo słuszna uwaga. Czarne grają konsekwentnie, ale ogólna idea strategii szachów polega na tym, żeby na atak na skrzydle odpowiedzieć kontratakiem w centrum. Przy centrum zamkniętym, tak jak tu, kiedy mamy łańcuchy pionkowe, w kółeczku jest baza łańcucha, wzajemne łańcuchy pionkowe, trzeba jak najszybciej atakować na skrzydle. Trzeba jak najszybciej atakować na skrzydle przeciwległym, żeby no tu coś stworzyć, jakieś groźby. A groźby można było stworzyć, wpadając ciężkimi figurami wzdłuż linii C. Brak walki o linii C powoduje, że białe dochodzą. Co ciekawe, właśnie tak jak na poziomie młodych szachistów, czarnym, które są nieprzygotowane do gry, bardzo trudno walczyć przeciwko planowi białych. Przykładowo mam takiego widza, bardzo sympatycznego pana Michała, który konsekwentnie to grywa białymi i ma to ograne, a ja no nie bardzo to czarnymi sobie radziłem z nim, więc szukałem dróg obejścia tego ataku królewsko-indyjskiego. Stąd wniosek, że nawet mi ten atak królewsko-indyjski stwarza problemy, jeżeli nie mam czasu na przemyślenie i przygotowanie. A5, tak? A5 było. No to co A5? No to skoczek G3. Tu zauważamy, że czarnym nie udało się zrealizować podstawowej idei. Goniec nie zbił skoczka. Gdyby goniec zbił skoczka, białe miały parę gońców, ale ten skoczek by nie atakował króla. Teraz ten goniec strzela pięknie, strzela w pustą przestrzeń, ale tu nie ma nic do strzelania. Hetman B6. Atak na punkt D4 jest słuszny. Prawdopodobnie czarne powinny wcześniej próbować podważyć E6, tylko wtedy tu trzeba uważać na punkt E6. Przy wieży na E1 jest to mocno utrudnione. H4 i komentarz pana Jerzego. Przy zamkniętym centrum białe mogą pozwolić sobie na grę swymi pionkami królewskimi. Oczywiście. Nawet sobie to grają bardzo chętnie tymi pionkami. Nawet sobie bardzo chętnie tymi pionkami grają. Skoczek B8. No, tutaj walka o tę linię jest mocno spóźniona. Goniec H6. Ja wiele razy mówiłem, że posunięcie gońcem na H6 jest korzystne dla białych, kiedy wpadniemy hetmanem na pole H6. Jeżeli i będzie miał wsparcie figur, to ma wsparcie dwóch skoczków, więc wymiana jest dobra. Skoczek D7. Zobacz, cofnijmy to. Skoczek próbuje kontrolować pole F6. Ale czy on stoi lepiej? Hetman
G5. Tu, jako ciekawostkę powiem, że białe po wymianie wież mogą schować króla na H2 i wpad wieżą czy tam czymś innym nie będzie groził. Co teraz powinny grać czarne? Czarne próbują uprościć pozycję. Wieża bije C1. Sam ruch, ja zawsze twierdzę, kto wymienia, ten traci. Co czarne tracą? Czarne tracą to, że biała wieża, która stała na E1, broniła pionka, stoi teraz na otwartej linii C. No i utrudnia czarnej wieży wejście. Wisi skoczek na E7. Wisi skoczek na E7. Goniec H6, hetman H6. Skoczek na E7 nie wisi, ale grozi ruch skoczkiem na G5. Grozi ruch skoczkiem na G5. I skoczek będzie atakował cały szereg ważnych pól. Generalnie problemem jest punkt H7. Czarne znajdują sposób na obronę punktu H7 skoczkiem z F8. Teraz skoczek przyjdzie i obroni punkt F8. Ponieważ tu wisi wieża, którą broni hetman, a hetman nie chce się wracać, bo stoi atakujący. Robert Fischer wymienia wieżę, jednocześnie deplasując czarnego skoczka. Proszę bardzo, wykonujemy kombinację. Kombinuj jak Robert Fischer. Jak mawiał Jacek Bogusław Bednarski, większość ofiar w obronie sycylijskiej polega na huknięcie skoczkiem na któryś z tych pól. Tu, z drugiej strony, na aucie, z dala od tej części szachownicy, znajduje się jedyny żywiciel rodziny białopolowych gońc. Robert Fischer idzie na rozbicie pionów, a w niektórych wariantach pion może dojść na H6, a hetman się jakoś przerzucić. Ale generalnie chodzi, żeby osłabić piona, żeby punkt G6 nie był dwa razy broniony. Czarne ściągają do pomocy hetmana. Skoczek na G5. Grozi szach tu i tu. Skoczek F8. I co teraz? I co teraz? Jak co teraz? No teraz Robert Fischer postawił gońca pod bicie. Po co on postawił tego gońca pod bicie? No bo atakuje, tak jak pokazałem, atakuje te pola. Goniec atakuje, goniec jest przygotowany do ofiary, grozi ofiara skoczka na H7. Kiedy ofiarowujemy figurę, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, zastanowić się, co będzie, kiedy przeciwnik weźmie gońca. Kiedy przeciwnik weźmie gońca, bijemy skoczkiem na E4 i proszę bardzo, jak czarne mają się bronić przed wparowaniem skoczka na F6. No, nie wydaje się, żeby mogły się
obronić to, co jeszcze mogą. To pan Jerzy pokazał oczywiście ten wariant, pokazuje, że A4, czyli takie o próbowanie gry z drugiej strony, też nic nie daje. Bo tak jak mówiłem, HG6, tu można huknąć na F7, ale można przyjść skoczkiem na H5. Zwracamy uwagę, że goniec o tak strzela tu po GH5, szach gońcem i z matem. Wracamy do pozycji po goniec E4. Hetman E7. No, próba wzmocnienia siódmej linii. Proszę bardzo. Dzięki temu możemy zakombinować kolejny raz jako Robert Fischer. No, łatwo się domyśleć, bo nakreśliłem tych kwadratów. Skoczek bije H7. Pan Jerzy pisze, rozbija pozycję nieprzyjacielskiego króla. Skoczka trzeba wziąć, ponieważ ładuje się na F6. Gońca nie ma czasu bić. No i teraz jest prosto. No, rozbijamy te piony. O tym mówiliśmy. Teraz pan Jerzy podaje, że na skoczek F8 nastąpiłoby G7. No się roześmiałem, no bo ten pion G7, hetman, goniec są straszne. Więc nie można skoczek F8, nastąpiło FG6. Goniec bije G6. Ile białe mają pionów? Myślę, że wszyscy policzyli, że za lekką figurę, za konisia, białe mają dwa piony. Tu chcę powiedzieć od siebie, do czym mnie pan Jerzy upoważnił, że przy ataku na króla, jeżeli mamy za figurę dwa piony i inicjatywę, czyli silne możliwości stwarzania gruź prowadzenia ataku, jest to co najmniej wystarczająca rekompensata. No, dalszy przebieg gry, ponieważ grozi, nie wiem, czy tu widać, grozi tu i tu, czyli grozi odbicie materiału figurowego, pozostanie z trzema pionami więcej. Czarne grają skoczek G5, koniś idzie do ataku. Widzimy, goniec ten tutaj płacze, konik płacze, a tu białe mają przy gołym królu figurę więcej. Skoczek F3, tak zwany przedśmiertny szach. Jeszcze jeden przedśmiertny szach. Tu Fischer pozwolił sobie tego gońca zbić, bo to nie ma znaczenia. Skoczek F6. I gdzie ma iść król? Nie można bić. Szach na F7. I Oskar Panno poddał się z uwagi na to, że jest jedno odejście, skoczek to pole odbiera, król może iść tu i nie będziemy tam żadnych, damy takiego kończącego szacha. Jest to, jeszcze raz mówię, znakomita partia. Przyjrzyjmy się partii od początku. Niespodziewane D3. To nie jest ruch skromny, to jest po prostu ruch, który prowadzi do mniej zbadanych pozycji. Białe zbudowały swój domek i zaczynają od ruchu wieża E1. Po prostu dopasowują się do sposobu gry czarnych. Tu zwracam uwagę, że jedna partia, którą oglądamy, co pan Jerzy ją wybrał, nie wystarczy do zrozumienia, jak grać, ponieważ białym trzeba grać elastycznie. I natomiast przeczytanie całej książki, do czego zachęcam, nauczy, jak walczyć przeciwko całej gamie debiutów półotwartych. D6,
C3, przypominam barierę pionową, budujemy centrum. Czarne nie mogą z takim centrum wytrzymać. Pozwalają sobie zamknąć białopolowego gońca. Goniec D7. Najważniejszy element linii C. To, co pan Jerzy podkreśla, a ja po nim powtarzam. Czarne nie złapały kąt gry wzdłuż linii C. Goniec F4. Wieża C1, B5. B3, B4. I tu atak czarnych jest za wolny. Grając teraz hetman B6, wymieniłby wieżę i bez wież byłoby czarnym. Hetman groziłby wpaść wzdłuż linii C, co biały hetman nie mógłby tak sobie polecieć na pole H6 do króla. Tu czarne powinny zbić tego skoczka. Zwracam uwagę, że gdyby czarny zbiły skoczka, to ten skoczek by nie atakował króla, a goniec B5 pozostał poza grą do końca partii. Dostał poza grą do końca. Tu widzimy łańcuchy pionkowe, baza łańcucha. Idziemy dalej. I skoczek uciekł, poszedł na drugie skrzydło do ataku na króla. Manewry skoczka są niekorzystne. Gdyby wieże były... wymiana tutaj. Gdyby wieże były wcześniej wymienione, białe rozbijają białe piony. Jeszcze raz walą fantastyczne uderzenie, którego gońca nie można przyjąć, bo wchodzi. No i tu już forsowne warianty do mata. Bardzo dobra partia. Dziękujemy panu Jerzemu za wybranie i zachęcamy do analizy książki. Bardzo ciekawa książka. Dziękuję wszystkim za uwagę.